Województwo śląskie wciąż walczy ze skutkami powodzi, która dotknęła mieszkańców gmin położonych na południu regionu. Najtrudniejsza sytuacja jest w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie, jak mówią służby, jeszcze wczoraj woda sięgała do pasa. Część poszkodowanych już mogła wejść do swoich domów, kolejni prawdopodobnie będą mogli rozpocząć porządki jeszcze dziś. To jednak dopiero początek, bo największe porządki i liczenie strat dopiero przed nimi. Fatima Orlińska. Pan Robert w minioną sobotę doprowadził budowę domu do stanu deweloperskiego. Dorobek całego życia, jak mówi sam, w kilka chwil zniszczyła woda. I choć sprzątania zbyt wiele nie ma, to widmo utraconych wieloletnich oszczędności dziś go przeraża. Miałem do metr wody w środku domu, do parapetów i zostały zniszczone ściany. Praktycznie wszystko zostało zniszczone, wylewka podbiła, wylewka jest zniszczona. Cała podłogówka, wylewka mi wbiła z okna tak naprawdę, wszystkie tarasowe, więc to jest do gruntownego remontu cały stan deweloperski. Jedynie boję się tego, że są dotacje z państwa, że jest zapomoga z państwa, a jest to możliwe, że jeżeli ja tam nie mieszkałem, to nie dostaniemy żadnej pomocy. W wielu miejscach na terenie Czechowic-Dziedzic w środę do południa wciąż stała woda, a część mieszkańców rozpoczęła pierwsze prace porządkowe. I choć mają doświadczenie z powodzią z poprzednich lat, jak mówią, dramat zawsze dotyka tak samo. Parę dni temu była woda potąd, teraz zeszła, także nie ma problemu, no. Trzeba sprzątać. Dużo zniszczeń, dużo strat? No cały dół, cała oranżeria, wszystko do wyrzucenia. Tu z dołu wszystko jest do wyrzucenia, nic się nie da odzyskać. No piwnice całe mam do wyniesienia, nie? Tam takie maszyny miałem sobie, to wszystko pozalewane, silniki, to drewno, to wszystko, to trzeba wszystko, tam panele poskładane, wszystko wyrzucić. A tu no, z domu, no to meble tyle były zalane, no to nie wiem, może się to osuszyć, drzwi czy coś na razie. Ale chodzi, że ten smród już się zaczyna pojawiać w domu. Od weekendu na miejscu nieustannie pracują służby, które odpompowują wodę z rozlewiska o powierzchni około 40 hektarów, nie wliczając w to gospodarstw domowych. Woda opadła już o ponad metr, a przed strażakami państwowej i ochotniczych straży pożarnych jeszcze wiele godzin pracy. Rano w Czechowicach pracowało 80 zastępów straży pożarnej, łącznie ponad 200 osób. My pompujemy, myślę, około 150 tysięcy litrów na minutę. Do tego dochodzą jeszcze przelewy, które kolektorami odprowadzają wodę do rzeki, także to są bardzo duże ilości tej wody, którą odprowadzamy stąd. W środę na miejsce przyjechał również wojewoda śląski, który na bieżąco monitoruje sytuację. Zapewniał dziś mieszkańców Czechowic, że nikt nie zostanie bez wsparcia. Wojewoda przypomniał, że każdy z powodzian może ubiegać się o doraźne wsparcie finansowe z gmin i bezzwrotną zapomogę z rządu. Na dzień dzisiejszy mówimy o pomocy na poziomie 8 tysięcy. To jest zasiłek taki doraźny dla osób, które potrzebują wsparcia w związku z sytuacją, w której się znaleźli przez powódź. Natomiast dodatkowo na 2000 zł będą mogły liczyć osoby z tego obszaru objętego stanem klęski żywiołowej. Ponadto każdy może zadeklarować chęć wypożyczenia pompy lub osuszacza, z czym wojewoda radzi się spieszyć, ponieważ może okazać się, że lista oczekujących na sprzęt będzie długa. Liczenie strat, jakie ponieśli bezpośrednio mieszkańcy, jak i sama gmina, chociażby w infrastrukturze, nastąpi dopiero po tym, gdy zakończy się akcja służb. Jednak już dziś samorządowcy myślą o przyszłości Czechowic-Dziedzic, by po raz kolejny do zalania terenu gminy nie doszło. Dla tego obszaru jedynym rozwiązaniem jest tu, w tym miejscu, przebudowanie wałów. Szkoda, że podjęte wnioski z powodzi w 2010 roku i zainicjowane działania projektowe, bo takie prace projektowe były rozpoczęte w ramach programu ochrony dorzecza Górnej Wisły, były prowadzone i uczestniczyliśmy w tych pracach, w 2015 roku zostały przerwane. Trzeba wrócić do tego. Został przebudowany przez Starostwo Powiatowe Bielsku-Białej, Mozna i Łownicy. Jak podkreślał w środę starosta powiatowy, do realizacji zapowiadanych inwestycji niezbędne będzie wsparcie rządu. Pieniądze będą potrzebne samorządom również teraz, bo jak słyszymy od władz, na poradzenie sobie ze skutkami powodzi funduszy brakuje. Resort klimatu zapowiedział, że na najpilniejsze potrzeby gmin objętych powodzią przekazanych zostanie 21 milionów złotych.